Nie będziemy teraz tłumaczyć powodów naszej nieobecności na Facebooku. Otrzymacie to w poście. Teraz skupimy się na rzeczy ważniejszej, na którą czekacie, czyli rozrasowanie naszego konkursu wakacyjnego. Nie mamy żadnej specjalnej kuli, maszyny losującej. Tutaj po prostu w tej miseczce znajdują się nazwiska wszystkich osób, które uczestniczyły w konkursie. Pozwolę sobie rozlosować od miejsca czwartego. Także miejsce czwarte, dla przypomnienia, był to zestaw wlepek. I rozlosujemy sobie osobę, która otrzyma od nas wlepeczki. I osobą tą jest Radosław Tkacz. Proszę bardzo, Radku, do Ciebie wędrują wlepki Zagłębia Talentów oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Teraz miejsce trzecie, czyli kubeczek. Jak widzicie, nie patrzę, nie mam tu podgrzewanej kuli. Nie mam poznaczonych nazwisk, które osoby. Wszystko dzieje się legalnie. Wszystko macie na wyciągnięcie ręki. Osoba, która wylosowała kubeczek, to pan Włodzimierz Kleśniak. Proszę bardzo. Panie Włodku, kubeczek wędruje do pana. Teraz rozlosujemy miejsce drugie. Był to kubeczek oraz wlepki. Mieszamy, mieszamy. Teraz może coś ze spodu. Otóż kubeczek i wlepki wędrują do pana Witolda Krzymińskiego. Proszę bardzo, panowie dominują teraz. Może jakaś dziewczyna wygra nagrodę specjalną, czyli finałową. Pierwsze miejsce, przypomnę, koszulka plus kubek. Nie przedłużajmy. Losujemy. Proszę bardzo. I osobą, która wygrywa kubeczek i koszulkę, jest ciocia Cicia. No nie jest to na pewno imię i nazwisko, dlatego prosimy o podanie dokładnych danych oraz adresu, żeby kurier mógł przesłać nagrodę specjalną. Gratulujemy wszystkim udziału. Prosimy przesyłać do nas wiadomości z adresem, numerem telefonu. Wtedy kurier będzie mógł bezpośrednio do Was trafić. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Na razie się żegnamy i do zobaczenia.